ten obraz został darowany do Piotrkowskiej Fary przez królową Bonę w 1520 roku. Ale oprócz tego, że to ten dar szczególny historycznie, to również jest uznany za cudowny, słynący łaskami, dzięki cudom, jakie miały miejsce w czasie potopu szwedzkiego. Szwedzi w 1657 roku, oblegając Piotrków, mieli za zadanie zniszczyć i okraść Farę. I oczywiście, gdy weszli tutaj, ukazała się Matka Boża i oni w rezultacie odstąpili od niszczenia kościoła. Oprócz tego było wiele cudów. Jeden między innymi taki, że jeden ze Szwedów uderzył, czy tam ciął, jak to się mówi, dziecko. Okazało się pałaszem, że to dziecko nie zostało w ogóle uszkodzone i cudownie zostało uratowane. I dzięki tym cudom była komisja specjalna powołana przez Kościół do zbadania tych znaków, tych cudów i wtedy został ogłoszony jako słynący łaskami i zostały na znak cudowności nałożone srebrne sukienki. W tej chwili one są zdjęte, są w konserwacji, ale już od ostatniej konserwacji obrazu były w gablocie osobno, już nie nałożone na obraz. Obraz jest tak piękny, a tak to te srebrne koszulki przysłaniają w rezultacie prawie że całą Matkę Bożą i część nawet apostołów, więc dlatego ewentualnie może wróci sama korona, żeby było podkreśleniem tego szczególnego charakteru tego obrazu i automatycznie przez to i miejsca, w którym się znajduje.